No to jest ważny moment w historii klubu, ciężki dla nas wszystkich, ale nastąpił. Spotykamy się, bo dziś po wielu, wielu latach żegnamy dwie bardzo ważne postaci Górnika Zabrze. Szymon Matuszek, Igor Angulo rozegrają jutro ostatni mecz w barwach naszej drużyny. Jak doskonale wiecie, jestem przy klubie wiele, wiele dekad już tak naprawdę i to jest jeden z tych ważnych momentów, o których będziemy pamiętali i będziemy go wspominali, tak samo jak grę tych piłkarzy, bo myślę, że w obu wypadkach mówimy o piłkarzach może najważniejszych ostatnich na pewno dziesięcioleciu klubu. W wypadku Igora na pewno najlepszym napastniku od pewnie trzech dekad, bo gdybyśmy tak sięgnęli wstecz, to tak dojdziemy do tego czasu. Postacie naprawdę ważne, postacie nie skłamię i nie powiem nic niesłownego, postacie wybitne, jeśli chodzi o postawę na boisku, zaangażowanie, grę, to co dały Górnikowi i to co w Zabrzu zostawiają. Pożegnamy ich wszyscy jutro na meczu, żegnamy dzisiaj już tak oficjalnie, podejmę tą informację. Jutro żegnamy ich na stadionie, pożegnamy ich jeszcze drugi raz po spotkaniu. Wiemy, że będzie żona, dzieci Szymona, będą rodzice Igora, będzie też partnerka, będzie pociecha, więc taka rodzinna atmosfera, zresztą tak też chcemy, żeby Górnik wyglądał. Są bliscy w tych ważnych momentach rozstania tych dwóch wielkich osobowości, wielkich piłkarzy z Górnikiem Zabrze. Zachęcamy wszystkich kibiców, by przyszli na stadion. Wiemy, że biletów jest bardzo mało, została końcówka. Wymieniajcie karnety, spędźmy jeszcze to jedno popołudnie z tymi dwoma zawodnikami. Choć oczywiście mam nadzieję, że będziecie odwiedzali Zabrze. Tu jest zawsze dla was miejsce. Tak jak powiedziałem wcześniej, jeden telefon, jeden SMS. Zawsze was tutaj będziemy z przyjemnością gościć. Nie chcę wracać do ostatnich miesięcy negocjacji. To już dzisiaj jest historia. Obaj panowie zaczynają nowy etap życia. My oczywiście jesteśmy przekonani, że sobie poradzą, że to będą jeszcze lata grania. Szymon ma dopiero 31 lat, jak doskonale wiemy. Tu jeszcze naprawdę lata przed nim gry, a ma świetnego kolegę, który pokazuje, że można to robić jeszcze wiele, wiele lat z wielkimi, wielkimi sukcesami. Jutro będą pewnie wzruszenia, jutro będą emocje. Jutro będzie ostatni mecz. Myślę, że to będzie godne pożegnanie dwóch wielkich, jak powiedziałem, postaci Górnika Zabrze, które na takie godne pożegnanie na pewno zasłużyły jak mało kto w ostatnich kilkunastu, a nawet więcej latach. Życzymy wam naprawdę samych sukcesów, powodzenia. Grajcie, strzelajcie bramki. Wiemy, że to nie jest koniec waszej kariery. Jesteśmy naprawdę dumni, że to tak się potoczyło. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, że dzisiaj Igor w wieku dla piłkarza już nie takim powszechnym, bo to nie każdy w wieku 30 ponad 6 lat jest tak fantastycznym napastnikiem, jest w stanie mieć tak doskonałą ofertę, której się pewnie nie odmawia, bo to jest życie, to jest życie, które biegnie, to jest przyszłość Igora i przyszłość jego rodziny. Dlatego uszanujmy te wszystkie decyzje, które miały miejsce. Po prostu cieszmy się z tego, że ci dwaj panowie byli z nami przez tyle lat, bo to było ponad 4 sezony, co jest dzisiaj rzadkością w polskiej piłce, że dali nam tyle radości, że zostawili tyle pięknych wspomnień. I naprawdę jeszcze raz wam dziękujemy, kłaniamy się, życzymy powodzenia, jak powiedziałem. Dzień dobry państwu. No tak, ja z pewnością chciałbym tutaj podziękować wszystkim za obdarzone zaufaniem, za to, że dano mi tutaj szansę. Na pewno to był super czas dla mnie, spędzony tutaj w klubie, jak i nie najlepszy. Czuło się tutaj te ciepło rodzinne, gdzie mówię, ze Śląska jesteśmy i to jest powszednie, tutaj jesteśmy tego nauczeni i tego również dostarczał mi klub, dostarczała mi szatnia, więc te wspomnienia na pewno zostaną ze mną do końca. No i tak prezes wspominał, że gdzieś tutaj coś się kończy i trzeba podjąć kolejne wyzwania. Wiadomo, o klubie się nie zapomni i tutaj z pewnością będę wracał z uśmiechem na twarzy na ten stadion i do szatni. Najważniejsze, że myślę, że rozstajemy się tutaj w dobrych warunkach. To jest pozytywne i że tutaj nikt na siebie się nie obraża.
nie ma żadnej kłótni, tylko w przyjacielski sposób, z podaniem ręki możemy się pożegnać. Więc ja chciałem tutaj podziękować wszystkim tutaj zgromadzonym, zarządowi, pracownikom klubu, jak i wam, dziennikarzom, którzy jesteście ważną częścią piłki, za to, że gdzieś w tych gorszych chwilach oszczędzaliście nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Igor? Ja będę krótki, bo po polsku jest ciężko dla mnie. Co mogę mówić? Tylko podziękować. Podziękować wszystkim, jak Simon mówił, pracowników, trenerów, kolegami, oczywiście, kibiców, wszystkim, bo byłem tutaj 4 lata i byli najlepsi w mojej karierze. I ja wiem, że bez nich moja historia tutaj na Górniku byłaby inna, bardzo gorszej na pewno. I nic, tylko ja nigdy nie zapomnę Górnik. I od teraz próbowałem pomóc Brucina i klubu na boisko i od jutra będę kibicował klubu od trybuna, od telewizji, ale zawsze będę konektado. Połączony z Górniku. Dziękuję. Bardzo dziękuję. No miałem taką nadzieję, że Igor dzisiaj porozmawia z nami po polsku. Trzeba przyznać, że fantastycznie i świetna współpraca dwóch kapitanów. Chciałem powiedzieć taką ciekawą historię. Dzisiaj poprosiłem Igora, aby podpisał koszulkę, złożył autograf i powiedziałem, że jestem bardzo smutny z tego powodu, że odchodzi, że będę płakał. Wiecie, co mi odpowiedział? Ja też będę płakał. Dziękuję bardzo. Oczywiście życzę wam, koledzy, wspaniałych jeszcze lat grania na dobrym poziomie w piłkę nożną. Będziemy trzymać kciuki, będziemy śledzić. Życzymy wam wszyscy tutaj w klubie i kibice to zresztą na co dzień pokazują, że będziemy wam życzyć zdrowia, jeszcze raz zdrowia i wspaniałej kariery jeszcze, która was czeka. Dziękuję bardzo. Jeszcze dziękujemy, dziękuję Szymonowi, dziękuję Igorowi, również w imieniu mediów współpracujących z klubem za tą wzorową współpracę, za to, że zawsze w kontaktach również z mediami byliście wzorem profesjonalizmu i wszystkiego dobrego. Dziękuję.